Witam ponownie w Szyrku. Dzisiaj jadę na kolejne wyciągi. Będziemy sprawdzać stan przygotowania do sezonu zimowego 2010-2011. Zapraszam. Wjeżdżam do Szyrku. Po lewej hotel Alpin. Ruch nie za duży. Zaczyna wiać halny. Urząd Miejski. Dojeżdżam pod dolną stację kolejki na Skrzyczne. Zobaczymy, czy wyciąg uruchomiony. Jest kasa czynna. Kolejka na Skrzyczne czynna. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co dzieje się na wyciągach górniczych. W lewo na Czyrną skręcamy, podobnie jak przed tygodniem. Zobaczymy, jak górnicze wyciągi. No i przede mną Bienkula. Temperatura plus 1. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj rano było minus 10. Także zapowiada to odwilż. No i zaczyna wiać. No i podjeżdżamy. Co się dzieje? Na parkingu pusto. Chyba chodzi tylko mały wyciąg. No i tak jak przypuszczaliśmy, górnicze nie chodzą. Podobno Golgota. No to jedziemy pod Golgotę. No i skręcamy w kierunku Salmopolu. No i druga wizyta w Szyrku po tygodniu i dalej wyciągi trasy nieprzygotowane mimo naprawdę fajnej zimy. No i dużych mrozów, które sprzyjają produkcji sztucznego śniegu. Dojeżdżamy do Soliska, czyli do tak zwanej Golgoty. No i zobaczymy, czy uda się nam dzisiaj podjeżdżać. Jesteśmy pod Soliskiem. Stoi, no. Narciarze są, ale nie, no nie jesteśmy pod Golgotą. Jakiś ratrak tam coś jeździ, no ale już to.
No, cofamy. Dzisiaj jestem niestety już bez terenowego auta. Coraz trudniej się jeździ. Jedziemy dalej na Juliany, na Przełęcz Salmopolską. No i jestem na Julianach. I też nieczynne. Nawet jeszcze nie zdążyli powiesić orczyków. No i co tu robić? Znowu biały krzyż na łączkę? Albo wracamy na Skrzyczne. No i jesteśmy po tygodniu na Białym Krzyżu. Proszę, dosypane. Czynne są trzy wyciągi. Jeden wyciąg na dole i jeszcze poprzeczny. Trzy czynne wyciągi. Temperatura minus 4. No i jesteśmy na Przełęczy Salmopolskiej. No i teraz pytanie, czy wracać do Szczyrku i jechać na Skrzyczne, czy jechać do Wisły. Tu się kończy Szczyrk, zaczyna Wisła. Czy Szczyrk poradzi sobie z konkurencją? Czy obroni się? Widać więcej samochodów krążących i szukających miejsca do jazdy na nartach, na deskach. Nie rozumiem tej polityki. Wydaje mi się, że tutaj brak współpracy, brak działania zespołowego. Podejrzewam, że Szczyrk zamieszkuje, no nie chcę tutaj nazwać, ale powiem ładnie, sami indywidualiści, którzy nie potrafią zrozumieć tego, że w takim pięknym miejscu, jakim jest Szczyrk, że ma tak wspaniałe możliwości, jeśli chodzi o jazdę na nartach i uprawianie sportów zimowych, no działanie zespołowe ma tu naprawdę największe znaczenie. Minąłem właśnie Solisko, czyli tak zwaną Golgotę, którą już dzisiaj pokazywałem. Niestety jest nieczynna. Kieruję się pod wyciąg na Skrzyczne. Dzień dobry, czy tam są, można gdzieś pojeździć na nartach? Tylko na tej pierwszej części, góra jest nieczynna. Ale na tej pierwszej części jakie są to ma? Do Jaworzyny i z powrotem. Ale co, a orczyki nieczynne, tak? Nie. Ale jakie tu są warunki na tej pierwszej? Średnie panie. Dziękuję. No i sami widzicie. Wszystko zamknięte, no. Słuchajcie, to jest... Ludzie chcą jeździć na nartach. Na tej pierwszej trasa zamknięta, warunki średnie, no można po prostu po kamieniach pojeździć, no. A trzeba by jakiś wziąć żwiru, wynarty. No i hej, no co tu robić? Wracać na Salmopol, na Biały Krzyż, czy po prostu, no jednak zwycięża Wisła, bo wiem, że Cienków chodzi. W takim razie co? Jedźmy do Wisły. Popełniłem błąd, bo miałem sprawdzić. Dolny odcinek jest czynny, ale nie wiadomo po co, skoro nie ma warunków do jazdy. No to wracam z powrotem i jedziemy teraz do Wisły. No i faktycznie żegnamy Szczyrk i wjeżdżamy do Wisły. Powiat cieszyński wita. No patriotyzm lokalny niestety
No i jesteśmy w Wiśle i tutaj mamy wyciąg, chyba jakiś nowy. Nowa osada, ośrodek narciarski i tu skręcamy. Są narciarze do Pelmeier. No to jedziemy, proszę Państwa, do góry. Musiałem nawrócić, bo przyjechałem ten zjazd.